Dzień dobry, jestem już na żywo. Poczekam chwileczkę, aż się zbierzecie. Dajcie znać, czy mnie słychać, czy mnie widać oraz dokąd docierają moje dzisiejsze rozmowy. Moim dzisiejszym gościem będzie osoba, którą poznałam w paczce Gerbowskich u Oli Gościniak. Także słuchajcie, to jest już kolejna osoba z tamtej paczki, więc mam nadzieję, że to będzie fascynująca rozmowa na temat pasji. Moim gościem dzisiejszym jest Monika Tymowicz, którą już tutaj zapraszam. Mam nadzieję, że się zaraz z Moniką tutaj połączymy. Dajcie nam proszę wsparcie. O, jest. Cześć. Cześć, dzień dobry. Tak, już tutaj troszeczkę powiedziałam o tym, że znamy się z paczki Gerbowskich z Oli Gościniak, która właśnie pomaga przedsiębiorczym kobietom w prowadzeniu biznesu. Nawiązuję tutaj do tego, ponieważ ty również jesteś taką osobą, która w tym pomaga. Więc jeżeli Monika mogłabyś przedstawić się, powiedzieć kilka słów o sobie oraz co jest twoją pasją? Zacznę od tego, że się przywitam. Dzień dobry wszystkim. I podziękuję Tobie, Angelika, za możliwość bycia tu, możliwość rozmowy z Tobą i podzielenia się moją pasją z Wami wszystkimi. No to króciutko. Mam na imię Monika, tak jak mnie przedstawiła Angelika, zawodowo, tak na etacie jeszcze, zajmuję się procesami. Tak brzmi enigmatycznie, ale dojdziemy do tego wszystkiego w swoim czasie. Niedawno właśnie, tak jak też wspominasz, wystartowałam ze swoim biznesem, gdzie to, co do tej pory robiłam dla korporacji, chcę przełożyć na taki grunt solo i małych biznesów, tak żeby mogły pracować efektywniej, prościej i dzięki temu uzyskać sporo czasu. Dzięki temu, że zrozumieją właśnie, że mają procesy, które można ustandaryzować, poukładać. Tak naprawdę dopiero wtedy widzimy, ile tego czasu marnujemy w naszym biznesie i możemy się dopiero wtedy zastanawiać, co można wyeliminować, jak to ustandaryzować, jak to poukładać. A jak już mamy to wszystko tak fajnie poukładane, to gdzie możemy znaleźć taką możliwość optymalizacji tych naszych procesów, automatyzacji, przyspieszenia. I tu nie chodzi o to, żeby, nie wiem, eliminować całe zadania z naszego takiej pracy biznesowej. Nie, to nie o to zupełnie chodzi, tylko bardzo dużo czasu nam ucieka na takie malutkie zadania, takie malutkie kroczki, których mamy mnóstwo. Mamy mnóstwo tej bieżączki, a przez tą bieżączkę nie umiemy się skupić na tym, co jest ważne i priorytetowe w tym naszym biznesie. I od razu przepraszam, że ja jestem taka trochę ciemna, bo w porównaniu z Tobą, ale dzisiaj no, mamy niestety w Wielkopolsce bardzo pochmurny dzień i nie mam nigdzie w domu dobrego światła. Nic się nie dzieje, kochani, piszcie nam, dokąd my docieramy i jaka jest pogoda u Was. Jeżeli nie, tak, a później zadajmy pytania Monice na temat jej pasji. Procesy. W ogóle pierwsze, co mi tutaj fajnie się słucha, to to, że właśnie zoptymalizować swoją pracę, aby pracować mniej, a zyskać więcej. Więc, ale co masz na myśli mówiąc procesy? Bo każda, ja akurat na przykład mogę powiedzieć, że w rozwoju osobistym jest to proces, tak? Dla mnie na przykład. A co dla Ciebie znaczy proces w Twojej pasji? No właśnie, i bardzo dobrze powiedziałaś, bo tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, że te procesy nas otaczają. Te procesy są wszędzie. Proces wzrostu naszych dzieci, proces wzrostu naszych roślin na ogrodzie, tak? Nawet możemy powiedzieć, że proces pójścia do sklepu po zakupy to też jest proces, tak? I jest tego ogrom i mnóstwo, a w naszych biznesach praktycznie wszystko, co robimy, to jest jakiś proces. Element procesu, bądź też cały proces. Mamy również projekty w naszych firmach, owszem, ale projekty zwykle mają gdzieś ustalony początek i koniec, procesy również, tylko że projekty są jednorazowe i bardzo często przeradzają nam się w procesy. To jest takie dosyć skomplikowane. Aczkolwiek... Czyli proces można by to tak opisać troszeczkę jako taka nieustająca ścieżka, droga? Proces zwykle powinien mieć cel, i zakończenie. To nie powinno być takie, to co mówisz, to jest takie ciągłe doskonalenie tego procesu.
że dążymy cały czas do tej doskonałości i cały czas się usprawniamy, optymalizujemy. Sam proces powinien mieć jakiś efekt. Przechodzimy z punktu A do punktu B i tu jest właśnie ten nasz proces między tym punktem A i punktem B. Mamy wejście i mamy wyjście z tego procesu, tak? Dla przykładu, to może tak w takiej branży biznesowej. Naszym procesem jest przygotowanie oferty dla naszego klienta. Myślę, że to w większości biznesów jest takim standardem. Co jest naszym wejściem? No, dane od klienta, tak? Czyli to, co o nim wiemy, to, co jest nam potrzebne do przygotowania tej oferty, również takie dane z naszej strony. Później wykonujemy szereg kroków, tak? Piszemy tą ofertę, przygotowujemy, wysyłamy maila, układamy, ustrukturyzujemy, aż na końcu mamy ten punkt B. I co jest tym naszym punktem B? No właśnie gotowa oferta dla klienta, tak? Więc to jest jakiś tam proces. Ja zawsze się śmieję, że moim ulubionym procesem jest moje chodzenie na zakup. Bo takie życiowe. Tak. Mojej rodzinie w ogóle się zamyśliłam, że ja jestem walnięta. Przepraszam za określenie, na punkcie checklist, na punkcie list i na punkcie procedur. I ja nawet do sklepu idę z listą. I to nie taką listą, że mam wypisane nabiał, warzywa i tak dalej, tylko ja mam listę tak, jak dokładnie te rzeczy są w sklepie poukładane, żeby nie marnować czasu na bieganie. Właśnie, i to jest piękne, co powiedziałaś, bo w ogóle ja zauważyłam, że spisywanie sobie czy naszych myśli, czy naszych planów, czy naszych celów, czy w ogóle tego wszystkiego, co nas otacza, i zapisanie tego daje nam o wiele lepsze rezultaty. Jest to większa moc tego wszystkiego, zarówno właśnie w życiu codziennym, tak jak ty mówisz, idąc do sklepu i w głowie sobie tam tłumacząc, żeby po prostu z alejki 10 nie wracać do 7 i tak po prostu biegać między tymi alejkami, a w biznesie ja teraz widzę właśnie, jaki to ma sens, bo sobie spiszesz to wszystko, masz to napisane jasno na kartce i możesz właśnie pięknie tym iść i nie wracać niepotrzebnie z punktu, w którym byłaś już i musisz się wrócić, bo czegoś jednak tam nie załatwiłaś i faktycznie to ma sens właśnie w tym, że pracujemy lepiej, wydajniej, krócej i szybciej dochodzimy tam, gdzie chcemy. Dokładnie. To tutaj, słuchajcie, ciśniemy w to jakieś procedurki, to już standardy, ja wiem, że to tak górnolotnie brzmi, to trochę tak korporacyjnie, ale tu nie chodzi o jakieś Bóg wie jakie procedury, tak? Tylko bardzo proste spisanie sobie kroków, to co ma być naszym efektem, co naszym wejściem i od razu nam jest łatwiej pracować, czyli tak jak z tą moją listą zakupów, nie? Otwieram lodówkę i to jest moje wejście, wiem co chcę też robić w tym tygodniu i spisuję tą listę. Ja troszkę czasem się śmieję, że jeszcze muszę to zoptymalizować, bo najpierw piszę listę wszystko, co mi przyjdzie do głowy i czego potrzebuję, a potem układam to z ścieżką sklepową. A jakie było moje zaskoczenie, jak tydzień temu w Lidlu wchodzę, a tam mi poprzestawiali wszystko. No właśnie. I muszę się na nowo nauczyć tego sklepu, ale no, robię zakupy zwykle w tym sklepie, więc bardzo szybko mi to pójdzie, ale rzeczywiście tak jak mówisz, poukładanie tego przyspiesza nam pracę, nie musimy się zastanawiać, co jest kolejnym krokiem i to jest takie bardzo chyba istotne w tym wszystkim, co ja muszę zrobić kolejno. Nie marnujemy czasu przede wszystkim na to myślenie, tak? I eliminujemy to z tego naszego procesu, myślenie, ale także jak mamy poukładany ten proces, to o wiele łatwiej nam jest reagować na taką bieżączkę albo na takie sytuacje nagłe, no bo je widzimy w ogóle, zacznijmy od tego, bo jeżeli pracujemy w jakimś tam chaosie nieustrukturyzowanym, to nawet nie widzimy tego tak de facto, tak? Że coś nam się wykrzacza, że coś wskoczyło. A jak mamy to ustrukturyzowane, to widzimy i możemy jakoś zadziałać i jakoś zaradzić, tak? I ja wydaje mi się, że tutaj to też w biznesie, ale można by tak właśnie powiedzieć, że w każdym biznesie, bo nawet ja pisząc książkę, wielokrotnie, tak jak ty powiedziałaś, wykrzaczyłam się gdzieś, bo gdzieś coś tam nie poszło wcześniej, musiałam się do tego wracać, więc to jest naprawdę niesamowicie ważne, aby no,
ustalić sobie takie coś, albo po prostu jeżeli my same nie możemy, bo nie potrafimy i to jest absolutnie też normalne, po prostu udać się do kogoś, kto nam w tym pomoże, w tym przypadku właśnie do ciebie. Także dziewczyny, jeżeli poszukujecie osoby, która, mamy chaos myśli, to po prostu idziemy do Moniki i Monika tutaj pomoże, a widać, że to jest kobieta z pasją, ponieważ ona nawet, tak jak powiedziała, nie tylko pasja w biznesie, ale pasja przerodzona właśnie na codzienne życie. I teraz tak jak ty mówisz, przede mną dzisiaj zakupy i faktycznie to jest tak, że po tych alejkach się biega, więc następnym razem tą listę też tak skomponuję właśnie, aby po prostu zaoszczędzić te 5 minut każdego dnia na zakupach, bo żeby się nie wracać niepotrzebnie. No ale powiedz mi, skąd to się u ciebie wzięło? Nagle po prostu traciłaś za dużo czasu wszędzie, czy to tak od urodzenia jakaś taka analityczna głowa? Jak to było? Analityczną umysł mam od zawsze, to fakt. Ja jestem taki typowo ścisły umysł i dla mnie matematyka to był najlepszy przedmiot i statystyka, ale zaczęło się to tak naprawdę w moim dzieciństwie, może bardziej takich latach nastoletnich, kiedy poszłam do szkoły muzycznej. Mama mnie tam zapisała jako taką małe dziecko, bo miałam wtedy 10 lat. I to był też moment, kiedy my się przeprowadziłyśmy od dziadków do własnego mieszkania. I wtedy zaczął się właśnie taki ten etap mój zainteresowania takim właśnie troszkę poukładaniem tego mojego nastoletniego życia. Ale dlaczego? Ponieważ może mało osób wie, szkoła muzyczna to jest dodatkowa szkoła, ale to jest szkoła państwowa, która ma też program, przynajmniej ja do takiej chodziłam, która ma też program normalnie nauczania. I to nie jest, że ja pójdę tylko na... Ja uczyłam się grać na skrzypcach i to nie jest tak, że ja tylko i wyłącznie pójdę na zajęcia ze skrzypiec i to jest wszystko, tak? Czyli dwa razy w tygodniu i 45 minut, dziękuję. Nie, tam jest szereg różnych innych przedmiotów, na które się uczęszcza. I to jest szkoła dodatkowa, to nie jest szkoła dzienna. Znaczy, ona jest, można oczywiście chodzić rano na te zajęcia, ale to jest szkoła po szkole, takiej klasycznej szkole. Więc jako taka młoda dziewczyna, której mama pracowała od rana też do wieczora, musiałam jakoś zaplanować swój dzień. To znaczy, musiałam znaleźć czas na to, żeby wrócić do domu ze szkoły, zjeść obiad, poćwiczyć na tych skrzypcach, odrobić lekcje takie z tej normalnej szkoły, iść do tej szkoły muzycznej, czyli do tej drugiej mojej szkoły, a miałam nie blisko, bo aż 30 minut pieszo, więc to było na drugim końcu mojego małego miasteczka, więc musiałam pójść do tej szkoły, tam często 2-3 godziny, wracałam do domu, znowu musiałam się uczyć, czy zjeść kolację, czy mieć czas tylko dla siebie, bo byłam jeszcze wciąż dzieckiem. No i ja wtedy nie miałam zielonego pojęcia, że te checklisty, które ja sobie tworzę, to już są takie początki tych moich małych procedur, bo ja sobie na przykład spisywałam, że tego dnia muszę zrobić to, to, to i to i w takiej kolejności najlepiej, żeby się z wszystkim wyrobić. Miałam tych zajęć dużo, sama sobie troszkę je na głowę nałożyłam, ale rzeczywiście jeszcze uwielbiam czytać, więc jeszcze gdzieś tam próbowałam wcisnąć moją pasję do czytania, więc jako taka nastolatka spisywałam to sobie. Wtedy nie wiedziałam, że to jest jakaś checklista, procedura i od zawsze mam łatkę takiej poukładanej, bo nawet w moich czasach na studniówkach nagrywało się filmy, tak, ze studniówek, a przed tymi filmami zwykle były, teraz są jakieś tam klipy, tak, nagrywa młodzież. Wtedy było troszkę inaczej, na przykład za moich czasów była modna pogadanka i mnie nie było na tym nagraniu z jakichś tam powodów, nie pamiętam już, ale do dziś pamiętam, co o mnie powiedziano na tym filmie. Monika, taka poukładana. I stąd teraz tak wszystko poukładane. Tak. I najlepsze jest to, że to powiedziały o mnie tak naprawdę nastolatki, tak? I ja już taka byłam, nie widziałam tego. No i koleją rzeczy poszłam na studia z zarządzania. Tak naprawdę bardziej to było takie zarządzanie inżynierskie, tak to się nazywało. Na studiach właśnie poznałam ten enigmatyczny Lean,
na bazie którego opieram większość swoich działań, ale myślę, że to nie jest rozmowa na dziś, bo to jest bardzo szeroki temat. No i sobie wtedy pomyślałam o tych studiach, kurczę, przecież ja to wszystko robiłam, tylko w inny sposób i prostszy. Studia mi troszkę to poukładały, a później moja praca zawodowa, no i tak jestem w tym od lat tak naprawdę i od 10 lat standaryzuję i układam procesy w korporacjach. I teraz pragniesz również być sama dla siebie i pomagać małym biznesom. Dokładnie. Przedsiębiorczym kobietom z pasją. Dokładnie. Kobiety z pasją, które prowadzą biznesy, ale nie tylko, zachęcamy. A powiedz mi, jak ta twoja pasja ma się w przełożeniu na macierzyństwo? Jesteś młodą mamą, więc czy to również wszystko jest notowane na karteczkach, jeśli chodzi o dziecko, czy jak to wygląda? Mój mąż się do mnie śmieje, że nasze dziecko ma prawie 15 miesięcy, a ja dalej notuję, ile ona mleka zjadła. Nie wiem, czy ta wiedza mi jest jeszcze do czegoś potrzebna, ale ja to wciąż notuję. Czym pozwoliło mi to w macierzyństwie? Tak. Powiem ci, że to, że jestem taka zorganizowana i poukładana, to w ogóle jak ktoś do mnie do domu wchodzi, to zawsze mówi, a ty na pewno masz dziecko? Bo u mnie nie ma porozrzuconych zabawek, tony pieluszek i rzuconych gdzieś tam ciuszków. Ja jestem też do tego wszystkiego troszkę pedantyczna. Mhm. Ale tak, dzięki temu, że jestem, że lubię te procesy, lubię tak wszystko zapisywać, to macierzyństwie mi to dużo dało. Ja notuję wszystko, dosłownie notuję wszystko, wszystkie wizyty. Ja nic nie trzymam w głowie, bo wiemy, że pamięć jest nasza ulotna. I dużo łatwiej mi na przykład zostawić dziecko z kimś, z babcią przykładowo, bo ma babcia rozpisane, ile mleka, ile miarek mleka, ile wody, o której godzinie. Także pomaga mi to, bardzo mi to pomaga, nie? No i moje dziecko niestety jest dzieckiem pod tak zwaną linijkę. Godzina 19, zwykle już lula. Je o określonych godzinach, ale chyba to jej pasuje. A teraz mi się takie dwa pytania nasunęły. Czy nie męczy cię to? Takie skrupulatne cały czas zapisywanie, chodzenie z tym zeszycikiem, sprawdzanie co, gdzie, o której, kiedy i w ogóle. To jest takie pierwsze moje pytanie, które mi się teraz zasunęło i miałam drugie, ale mi z głowy wyleciało. To ci odpowiem na to pierwsze. Wiesz co, po prostu chyba mam taką naturę, bo mnie to w ogóle mnie męczy. Ja wszystko zapisuję teraz, jak też startuję z tym swoim biznesem, to też mam wszystko zapisane, co... Ile mi czasu zajmie? Oczywiście, zakładając biznes, ja też testuję te swoje procedury, bo też jeszcze nie wiem, ile co mi czasu zajmie, tak? Bo jest to wszystko też dla mnie nowe. I to też jest etap właśnie takiej pomocy mojej, że też sprawdzamy, ile czasu co zajmuje, tak żeby łatwiej to było wszystko poukładać. Ale nie, nie męczy mnie to. Tak, taką po prostu mam naturę. Nawet się śmieję, że każdy wyjazd na wakacje, to moja mama zawsze mówiła, że gdziekolwiek byśmy nie jechały, to ja mam listę, co ja mam wziąć przygotowaną 2 tygodnie minimum wcześniej. Już mi się przypomniało, co chciałam zapytać. No właśnie. Jeszcze nigdy nic nie zapomniałam. Czy bierzesz pod uwagę jakiś taki punkt, że coś pójdzie nie tak i ta lista się posypie? No i co wtedy? Bo na przykład teraz na początku, jak mam wszystko to zapisywać, no to mam wszystko zapisane, ale gdzieś ktoś coś się poprzestawia, popsuje, inne plany i od razu głowa, tak, co teraz? A jak to u ciebie wygląda, jak już jesteś w tym procesie tak długo? Oczywiście, tak jak u każdego też się dużo rzeczy wykrzacza i wykrzacza się takim prywatnie i zawodowo. No, myślę, że to jest, ojej, przepraszam, coś mi się tutaj... Myślę, że to jest normalne i naturalne, bo nic nie jest pewne w naszym życiu poza zmianą. Ale jako dziecko i taka jeszcze młodsza osoba bardzo się frustrowałam. Bardzo mnie to irytowało, denerwowało. Ja miałam każdą wycieczkę, każdy wyjazd zaplanowany co do minuty, gdzie pójdę, co zobaczę i jak mi na przykład pogoda nie pozwalała, to się denerwowałam i frustrowałam. Staram się, macierzyństwo mnie nauczyło, bo jeszcze z 1,5 roku temu wciąż taka byłam, ale macierzyństwo mnie nauczyło, że trzeba troszkę działać elastycznie i dostosować się. No, po prostu przestałam się frustrować tym, że coś się wykrzaczy i znaleźć na szybko jakieś rozwiązanie. Przykład z ubiegłego tygodnia, z ubiegłego piątku. Jedziemy na romantyczną randkę z moim mężem do rzeczonego sklepu na zakupy. Dostajemy telefon
za żłobka trzeba odebrać malutką, ponieważ ma podwyższoną temperaturę. Do zrobienia były jeszcze zakupy, do zrobienia było posprzątanie domu i jeszcze mieliśmy jakieś tam swoje plany. W momencie otrzymania tego telefonu, oczywiście, że zawróciliśmy w tym momencie, pojechaliśmy po nią i po prostu przeorganizowaliśmy dzień. I w rezultacie i zakupy zostały zrobione, i sprzątanie zostało wykonane, i dziecko zostało zaopiekowane, tylko po prostu trzeba było ten nasz dzień troszkę przeorganizować, ułożyć sobie na nowo, tak? Bo nie pojechaliśmy razem na zakupy, tylko na nie pojechał mąż, a ja się zajęłam, jak malutka usnęła nam, sprzątaniem i ogarnianiem. Mhm. I plan został zrealizowany, dziecko wstało, zostało zaopiekowane, więc nikt na tym nie ucierpiał. Mhm. Przygotowując się też do naszej dzisiejszej rozmowy, przeglądałam sobie Twojego Instagrama. Tutaj też warto wspomnieć, że ten Instagram powstaje dopiero, mhm. że jest w trakcie rozbudowy, więc stąd tam jeszcze taka niewielka ilość obserwujących i treści, ale to się będzie z czasem pojawiało. Ale przypuło mnie jeden post. Najtrudniejsze jest zdecydowanie się na działanie. Reszta to już kwestia wytrwałości. No właśnie. Bardzo to ze mną rezonuje, bo chyba to właśnie działanie, ten pierwszy krok jest najtrudniejszy do zrobienia, ale właśnie ta wytrwałość później jest również trudna, ważna i potrzebna, bo no to jest proces w każdej dziedzinie i tak jak mówisz, no nie wszystko idzie zgodnie z planem, nie wszystko idzie tak, jakbyśmy chciały, czy w takim tempie i ta wytrwałość jednak no jest niesamowicie potrzebna. Zdecydowanie. Nie, tam też jest post sprzed kilku dni, że biznes to maraton, nie sprint. Mm. I tak jak no, we wszystkim trzeba podejść do wszystkiego długodystansowo, tak samo na przykład to, co ja oferuję, te moje usługi, one nie są, że tak powiem, od pstryknięcia palcem, że my wprowadzimy coś tu i teraz, i za dwa dni już masz poprawę. Nie, to jest też proces. To musi potrwać. To jest długodystansowe. Zaczynamy, a czasem rezultaty dopiero widzimy po pół roku niestety, ponieważ mamy taki rozgardiasz w tym, co robimy, nie? Mhm. I musimy tak po kolei układać. Pierwszy proces, drugi proces, trzeci. I tak jak mówisz, wytrwałość. Jeżeli się poddamy bardzo szybko, no to żadnych rezultatów z tego nie zobaczymy, tak? I tak samo ja teraz zaczynam tą swoją długą drogę, tak? I mam świadomość, że tak jak powiedziałaś, mój Instagram dopiero raczkuje, ale ja tam sukcesywnie, co drugi dzień, czy codziennie coś tam dodaję. On będzie rósł. Mam nawet taką nadzieję i będzie rosła ta wiedza. Ona jest może jeszcze teraz troszkę taka bardziej surowa, ale myślę, że za chwilę dołączę swój troszkę czarny humor i coś będzie się pojawiało bardziej humorystycznego. Może się w końcu też odważę troszkę więcej pokazywać. I to jest proces. Znowu, długodystansowy. To jest ten nasz maraton. Myślę, że każdy maratończyk to powie. Nie od razu założył buty i pobiegł, tak? Tylko tak. Się do tego przygotowywał. Dokładnie. No to jest bardzo ważne właśnie, żebyśmy, moja koleżanka często mówi, zaufaj procesowi i tutaj również właśnie teraz mi przyszło to do głowy, aby to powiedzieć, że małe kroki, ale do celu. Najtrudniejsze jest zacząć, ty już zaczęłaś, bo już postawiłaś Instagram, zaczęłaś na nim działać, no i teraz wytrwale do przodu zdobywać obserwujących, zdobywać osoby, które są zainteresowane Twoją pasją i abyś mogła tutaj pomagać, więc ja Ci tego z całego serca życzę. Już tak na sam koniec zapytam, co mogłabyś takiego powiedzieć z takim przesłaniem? Takie jedno, dwa zdania dla kobiet, jakiś, nie wiem, cytat inspirujący, bądź właśnie coś takiego, co jest Twoim takim mostem przewodnim w Twoim procesie. Przede wszystkim ja zawsze powtarzam, pracuj mądrzej, nie szybciej. I to jest taki cytat z literatury wprawdzie i on się bardzo często tu w tej mojej branży przewija, ale to jest prawda, pracuj mądrzej, nie szybciej. I bardzo piękną rzecz jeszcze powiedziałaś, że to wszystko powinniśmy robić małymi krokami. Tu nie chodzi o
rewolucję, tak? Bo rewolucyjne zmiany są trudne i raczej ciężkie do wdrożenia. Ewolucja. Krok po kroku, małymi krokami do celu. I takie jest moje... Tak z tym wam zostawiam. Proces to jest krok po kroku dążenie do celu. A ja jeszcze też tutaj dodam zdanie, które też ze mną jest od jakiegoś czasu, że w pojedynkę dojdzie się szybciej, ale w dwójkę dojdziemy dalej. Także jeżeli ktoś ma problem właśnie z takimi rzeczami, z ustaleniem swoich celów, chociażby po prostu przyjść do Ciebie porozmawiać, jak można sobie poradzić w dniu codziennym, tak? Nie prowadzisz biznesu, ale masz kłopoty z ogarnięciem codzienności w domu, czy zakupów, czy coś takiego. Zapraszam tutaj na konsultację, na pewno Monika podpowie, co zrobić, poleci swoje sposoby i to jest piękne właśnie, że będziemy mogły iść w tym razem i tego Ci życzę tutaj na początku Twojej drogi, w tym procesie. Miałam swoją małą cegiełkę do tego, aby się wzrastała i szła po marzenia. Bardzo Ci dziękuję i w ogóle jeszcze raz podziękuję Ci za możliwość bycia tu i porozmawiania z Wami i podzielenia się tym, co mnie kręci. I tak jak powiedziałaś, zapraszam do kontaktu ze mną. Mój Instagram bardzo prosty, Monika Tymowicz, podkreśnik.pl, tak jak również moja strona. Zapraszam. Tak. I nie będą udostępnione, ja będę udostępniać też tego live'a, więc on będzie zapisany do odsłuchania, do posłuchania w każdej możliwej chwili, także dziękuję Tobie, że byłaś ze mną. A ja dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Dziękuję bardzo, no i pozdrawiamy, tak, i życzymy pięknego dnia i wszystkiego dobrego. Ja życzę odrobinę słońca wszystkim, bo u mnie go dzisiaj nie ma. chyba dopiero wychodzi. Dobrze, kochana, dziękuję Tobie bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszam na kolejnego live'a, który już w piątek, gdzie będziemy się łączyć ze Sycylią. Mam nadzieję, że tam będzie piękna, słoneczna pogoda, którą nam tutaj zostanie nam przesłana troszeczkę i będziemy rozmawiać, słuchajcie, o wolności i podróżowaniu kamperem. Także zachęcam gorąco do bycia z nami w piątek. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Do zobaczenia.